Uważamy, że dopłaty do rolnictwa powinny zostać zrównane na poziomie dopłat takich, jakie mają rolnicy w Niemczech czy we Francji, ponieważ konkurujemy na wspólnym rynku. Mamy te same koszty utrzymania produkcji rolnej, te same koszty nawozów, środków ochrony roślin, paliw, a dostajemy dopłaty o wiele, wiele mniejsze. Wynika to między innymi z faktu, że mamy bardzo niekorzystny plon referencyjny ustalony dla Polski na poziomie 3 ton z hektara. Rolnicy tutaj u nas w kujawsko-pomorskim województwie czy wielkopolskim zbierają po 6, 7 i nawet więcej ton z hektara. Niestety dla Polski jest ustalony w Unii Europejskiej plon niesprawiedliwy 3 tony z hektara i uważamy, że to jest najbardziej paląca sprawa do załatwienia. Ona właśnie wpływa, ten plon referencyjny, ta wartość wpływa na szereg różnych dotacji dla rolnictwa. Uważamy, że KRUS należy zreformować. Nie należy go likwidować, ale należy go reformować, ponieważ systemy preferencyjne, systemy ubezpieczeń dla rolników istnieją w wielu krajach Unii Europejskiej i na świecie. On powinien zostać zreformowany i uszczelniony na pewno. Uważamy, że powinna być bardziej aktywna polityka na arenie międzynarodowej Polski, bardziej skuteczna i w Unii Europejskiej. Otóż to, co mamy do czynienia, z czym mamy do czynienia przez te lata, jak funkcjonujemy w Unii Europejskiej, jest to albo jakieś takie napinanie się, wychodzenie podczas negocjacji, jak było podczas negocjacji w sprawie reformy rynku cukru, kiedy to pan minister Jurgiel opuścił salę negocjacyjną i praktycznie nieobecni nie mają racji głosu. Wydarzenia tragiczne w skutkach dla rolników skłoniły nas do tego, żeby napisać projekt ustawy o powołaniu funduszu klęskowego. Szanowni Państwo, no jest tak, że przynajmniej od kilkunastu lat Polska dręczona jest praktycznie wszystkimi żywiołami. Przymrozki, ulewne deszcze, susze, wichury, czy nawet trąby powietrzne, nawet zjawiska atmosferyczne, które jeszcze kilkanaście lat temu można było oglądać tylko w telewizji, dziś niestety dotykają nasz kraj, a szczególnie cierpią na tym rolnicy, ponieważ wskutek tych żywiołów zniszczone są ich plony, jest to straty, są niepowetowane, są to kwestie nie do odtworzenia. Wtedy zwykle w takich przypadkach na miejscu tychże klęsk żywiołowych pojawiają się bardzo ważni politycy, ministrowie, premierzy, ubierają gumiaki, biegają od gospodarstwa do gospodarstwa, poklepują rolników, pocieszając ich, że na zasadzie pewnej akcyjności zostanie im jakoś, jakoś te straty zostaną nadrobione, zapłacone. My nie godzimy się z takim trybem traktowania rolników. Chcemy powołać profesjonalnie działający fundusz klęskowy, który będzie łagodził skutki klęsk żywiołowych, które dotykają rolników. To ma być instytucja w pełni profesjonalna, ze swoją radą, ze swoim zarządem. Środki, które zasilałyby ten fundusz klęskowy, miałyby pochodzić z podatku rolnego. Ponieważ ten nasz projekt jest w tej chwili w drodze konsultacji i ostateczny, już nabiera ostatecznych kształtów, waha się ten procent między 1 a 2% z podatku rolnego. Twierdzimy, że to by w zupełności wystarczyło, można by było te środki gromadzić i w sposób, tak jak mówię, systemowy rolników ratować przed skutkami klęsk żywiołowych, bowiem te ubezpieczenia standardowe, które są w obiegu, które są dziś dostępne dla rolników, jak Państwo doskonale wiecie, swojego egzaminu nie zdają i w przypadku klęsk żywiołowych rolnicy cierpią.